Witam serdecznie na konferencji prasowej. Za nami 10. kolejka spotkań. Astoria Bydgoszcz pokonuje ZK Mador Alnysa Kłodzko 70-50. Są z nami trener gości, pan Marcin Radomski oraz zawodnik Jarosław Bartkowiak i z zespołu Astorii trener pan Przemysław Pierczewski i zawodnik Paweł Lewandowski. Pierwszego o pomeczową opinię proszę trenera gości. Dzień dobry. No, gratuluję drużynie gospodarzy zwycięstwa, to jest najważniejsze. Pierwsza połowa to było raczej średnie widowisko, ponieważ bardzo słabe, zarówno myślę, że z jednej i z drugiej strony. Myślę, że trener gospodarzy też nie zadowolony z pierwszej połowy, a w drugiej połowie troszkę już było szybówki. No, u nas wychodzą pewne tam braki, z pewnymi rzeczami nie potrafimy sobie poradzić na wyjazdach. No i ta gra trochę się nie klei na tych wyjazdach. Musimy dalej tej ligi się uczyć, na wyjazdach jednak trzeba dużo bardziej zdyscyplinowanie taktycznie grać, mądrzej grać. No a myślę, że tego nam dzisiaj zabrakło. Myślę, że zabrakło takiej egzekucji tego, co trenujemy i co staramy sobie wypracować na treningach. A do tego, jak się dobrze, no brak skuteczności, bo czasami to rzuty po prostu, no już było dziwne, że ten nie pada. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze właśnie ten brak skuteczności, no to się przegrywa 20. Dziękuję. Jarek, kilka słów. Co mogę dodać do swojego trenera? No, podnosi nerwowe, że dużo strat, z tego co widać ze statystyk, nie wiem, czy to nie wiadomo, brak opanowania. Gratuluję również drużynie gospodarzy zwycięstwa. Staraliśmy się, no niestety okazało się, że na wyjazdach nie jest tak łatwo grać, jak u siebie. U siebie troszeczkę inaczej gramy, to nam brakuje trochę spokoju, opanowania w tym wszystkim i no nie skupiamy się na tym, na czym powinniśmy się skupiać w naszej grze i dlatego jest taki wynik, jaki jest. I jeszcze raz gratuluję drużynie gospodarzy. Dziękuję. Ja mogę pogratulować naprawdę za no, dobrą postawę, tak, kolegów Kostkowska, bo naprawdę było ciężko, szczególnie tak jak ten powiedział w pierwszej połowie. No, nie siedziało za trzy i nam i 20 rzutów poddanych z obydwu stron i żaden niecelny. To pewnie jakaś tam przyczyna tego takiego męczenia się jednak trochę w tym ataku z naszej strony. No, z przepełniającego spotkania, no, katastrofalne rzuty wolne. No, muszę coś wprowadzić, jakieś kary tutaj, bo no, tak to nie może być. Już drugi mecz taki, gdzie mamy praktycznie no, nawet niecałe 50% rzutów. Gdyby to nawet te, powiedzmy chociaż te 20% więcej wpadło, to by był też na pewno zupełnie trochę inny wynik. No, ale tak to mogę pogratulować. Fajne spotkanie w drugiej połowie Mikołaja Groda. Super mecz przez cały mecz tak naprawdę Pawła tutaj i mogę sobie życzyć o więcej takich spotkań, gdzie ten wynik jest po prostu na naszą stronę. Dziękuję. No tu mi najbardziej się rzuca w oczy i najbardziej cieszy statystyka gości, jeśli chodzi o rzucone punkty, bo 50 punktów straconych to mimo już u siebie na hali. Tutaj trener i Jarek wspomnieli, że zespołowi z Kłodzka ciężej się gra na wyjazdach, to wszyscy widzę już zauważyli właśnie i cieszymy się, że udało nam się to wykorzystać i zatrzymać zespół gości na 50 punktach do przerwy 18. Tak jak tu trener gości wspomniał, no ten mecz na pewno się ciężko kibicom oglądało, skuteczność była no, słaba, to mało powiedziane, katastrofalna wręcz. No ale trzeba też umieć wygrać taki mecz i myślę, że zwycięstwo raczej zasłużone, do końca mecz był pod naszą kontrolą, mam wrażenie. I trzeba też taki brzydki mecz nieraz wygrać, także umieć go wygrać. Także cieszymy się z dwóch punktów i cieszymy się z obrony na pewno. A w ataku na pewno sporo jeszcze braków, ale jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, jak wolne na treningach kobiecie? Jakie są statystyki? Nie no, ćwiczymy, tak? Element, który się ćwiczy, to jest głowa tak naprawdę tam w 80%. Sam Dorian przecież powiedział, który dzisiaj tutaj był najbardziej nieskuteczny, że no staje galaretę ma w majtkach, że po prostu no, wie, że już nie trafi, no ale ćwiczymy to na treningach, nawet dzisiaj rano każdy z nich oddał po 100 rzutów wolnych, ale no... Jednak mecz to jest co innego. Tak? No dobrze, ale wtedy mówił pan, że no to jest 100 trafili, zapisujecie? Tak. No, wiem, no to jest zawsze mniej więcej koło tego 80% skuteczności, zawsze to jest. Nie? Także, no ale no, przychodzi mecz i jest spotkanie, gdzie nie wiem, gdzie jest może mniejsze obciążenie psychiczne jakieś.
gdzie ta presja taka jest trochę mniejsza i wtedy to się łatwiej wykonuje te rzuty. No tutaj no jednak się Dorian przodował w tych niecelnych rzutach, chociaż nikt nie miał tutaj stuprocentowej skuteczności. No jednak to jakiś tam jest tutaj znaczący ubytek, jeśli chodzi o punkty, tak? Bo jak mówię, tak jak mówiłem, myśmy trafili jeszcze 10 więcej tylko, no to by był wynik jeszcze inny. A jakieś rzutamy zawsze na treningach? No to też różnie, no rzuty za trzy, no to jest jeden mecz, tak jak ostatnio Sebastian, gdzie super zagrał tak naprawdę i te rzuty mu wpadały. No dzisiaj jak możemy zobaczyć, tak 4-0, no także no to ćwiczymy, robimy to, Sebastian sam ćwiczy, mówię, dzisiaj też szanowo, bo dzisiaj rozmiarowy trening mieliśmy, każdy z nich oddał 300 rzutów. Także no ta skuteczna, ten element rzutowy jest cały czas w treningu, no i na treningu Sebastian na 50-43 rzut trafia, tak, także dzisiaj też miał bodajże około 80%, no a przychodzi mecz, no niestety. Wygraliśmy 20 punktami. Tak jest. To jest najważniejsze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, to dziękuję.